Proszę bardzo, część druga. Powszechnie utożsamia się pojęcie monarchii z królem, prawda? No jeżeli ten król nie ma faktycznej władzy, to ktoś inny rządzi, tak w tych ustrojach albo rządzą parlamenty, albo władza wykonawcza, czyli rząd, prawda? Monarchia, jeszcze raz podkreślam, że to są rządy jednostki i w systemie monarchii możemy ująć urząd prezydencki, jeżeli ten prezydent ma faktyczną władzę. Dlatego w konstytucji z 1935 roku wyposażono prezydenta w silną władzę, między innymi mu nadając artykule 13 prerogatywy, czyli ten prezydent miał faktyczną władzę, czyli w Polsce według konstytucji 1935 roku została przywrócona monarchia. Można w takim razie powiedzieć, że w tym sensie zwolennikiem monarchii był Józef Piłsudski, bo on miesiąc przed swoim zgonem podpisał się pod konstytucją z 1935 roku. Powszechnie Piłsudski jest, prawda, uważany za socjalistę, co de facto nie jest prawda, bo trzeba patrzeć na tą osobę w świetle jego ostatecznych postanowień. I to był ostateczny podpis pod konstytucją 1935 roku. To był ostatni podpis marszałka Piłsudskiego. Jednocześnie konstytucję z 1935 roku możemy uważać jako testament polityczny marszałka Piłsudskiego. I dlatego marszałka Piłsudskiego należy traktować jako zwolennika monarchii. Jest w Polsce tego rodzaju sytuacja, że można w sposób możliwy przywrócić w Polsce monarchię, opowiadając się za ustrojem prezydenckim, czyli że w osobie tej jest skupiona dosyć konkretna i silna władza. Prawda. Wielcy filozofowie, powtarzam się, tak jak Sokrates, Platon i Arystoteles analizują te trzy rodzaje ustrojów, pozytywnie ocenili system monarchiczny. Na te tematy też się wypowiada tak wielki filozof rzymski Cyceron. Napisał książkę pod tytułem Państwo. W tej książce analizuje te trzy systemy politycznie i pozytywnie ostatecznie, bo ta książka polega na tym, że tam jest w postaci, jest napisane w formie debat i dyskusji. I dyskutują na temat tych różnych ustrojów politycznych i w efekcie końcowym dochodzą do tego, że właściwym ustrojem jest ustrój monarchiczny. Możemy odnieść do przyrody ten problem, bo jeżeli chodzi o na przykład o zwierzęta stadne, to jeżeli zabije się przewodnika tego stada, to stado się rozlatuje. Podobnie jest i wśród ludzi. Jeżeli są jakieś narody, które tworzą państwa, więc mianowicie, żeby była silna organizacja, to na czele musi być stać jedna osoba kierująca rządami. Prawda. Także jeszcze raz zwracam uwagę, że obecna ani Anglia, ani Hiszpania, ani tam Belgia, czy inne państwa, to nie są monarchie, tylko to są republiki albo o systemie demokratycznym, bo rządzi władza kolegialna. W takiej sytuacji, jeżeli państwo jest rządzone przez władzę kolegialną, to jest państwo słabe, którym można manipulować. I sprawa się, skąd się wzięła krytyka monarchii, bo trzeba powiedzieć, że od starożytności do rewolucji francuskiej ustrój monarchiczny nie był podważany, a jeżeli weźmiemy dwa przypadki, mianowicie demokrację ateńską i republikę rzymską, to
W przypadku miasta Ateny zawsze w wyniku, jeżeli to miasto, państwo było zagrożone, to momentalnie się pojawiał dyktator, który organizował wojsko, które broniło danego państwa. Czyli w razie zagrożenia jednak w tej demokracji pojawiał się ustrój monarchiczny, żeby to państwo było w dalszym ciągu kontynuowało swoją niepodległość. Obroniło się przeciwnikami, przeciwnikami. Jeśli chodzi o Republikę Rzymską, to jest rzeczą oczywistą, że Rzym w systemie republikańskim nie zbudowałby potęgi, bo znowu rządy kolegialne są rządami słabymi, dlatego prawda, sprawa się zaczęła od pierwszego monarchy Cezara. Cezar wprowadził system jedynowładcy. Na początku w Rzymie został wprowadzony pryncypat, potem dominat i Rzym urósł potęgę przy przywróceniu ustroju monarchicznego.